Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy mały hit w erze Jordana, Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli drugi odcinek i będziemy mieli drugi sezon. Drugi sezon, który jak widać troszeczkę się już zaczął. No i jakby powiem tak, nie mogę tego. Ciężko to wytłumaczyć. Ciężko to wytłumaczyć, co się wydarzyło, ale żeby zobaczyć co się wydarzyło. Czemu tak było, to najlepiej po prostu zobaczyć końcówkę pierwszego odcinka. Po prostu dziwny, dziwna rzecz, dziwny błąd, który nie widziałem przedtem, pomimo że prowadziłem wiele serii, to nie, jeszcze nie widziałem tego błędu. Więc to było bardzo dziwne, więc jakby ciężko mi to wytłumaczyć, ale po prostu no tak wyszło, właśnie, że tutaj troszkę grami sama przesymulowała pierwsze kilka tygodni, pierwszy miesiąc praktycznie i mamy rekord 50, więc no nie najlepszy na pewno start. Nasz zespół tutaj, właśnie tak, musi poczekać na Coles, więc poczekam aż kols może wróci w pełni gotowy, żeby był do gry. Dobra, jest Coles gotowy, i teraz mogę ustawić line-up, a więc tak wygląda lineup. line-up. No nie jest to zły line-up, mamy czterech gości powyżej 80 overa, Alonso Morning to jest Ruki. Które jak na razie nie zaczyna dobrze. No właśnie, Alonso Morning wiedziałem, że tego jego per game mogą być od początku dość wysokie. I właśnie tutaj average 2.6, czy przepraszam 2,5 bloka na mecz średnio. Mam tutaj Marka Itona, mam Bertona. Per niestety jest zły. To już niedobrze. Nasza. No też właśnie free Agency mi gra też przesunęła, dlatego nie mogłem zrobić niektórych ruchów, jakie bym zrobił normalnie podczas Free Agency, a więc mamy tam naprawdę mamy dobrego rezerwowego Small Forwarda i Centra i tyle, bo. Znaczy, w sumie Perry, jak się się otrząsnął troszeczkę, to może tak, ale wymienię go może właśnie na. na jakiegoś garda albo. no na, na jakiegoś garda bym go wymienił, wymienię go na jakiegoś garda, więc to jest coś, co bym zrobił. To Christian jest zły już, mam nadzieję, że I feel irritated dosłownie, to jest swój pierwszy sezon, jak może być już zły w przeciągu pierwszego miesiąca. Dobra, Perry, właśnie wymienię go najlepiej z jakiegoś Point guarda. Point guarda pewnie najlepiej bym chciał. Tylko najlepiej, żeby to był w miarę jakiś, no nie wiem, około 75, coś takiego. To jest Fat Liver, no troszkę starszy. Czy znajdę coś takiego? No niezbyt, więc czy muszę sam, pewnie muszę sam pracować tutaj nad taką wymianą. A więc, Perry dosłownie, aby pierwszy, lepszy Point Guard jaki, jakiego zobaczę, który mnie interesuje, Tego go spróbuję wybrać. Czyli w miarę, właśnie młodszy gracz, niż jakiś starszy Point Guard, który ma około 75 overalla. Steve Kerr troszkę starszy. No, ta opcja Terela Brandona byłaby ciekawa. Tylko myślę, że on będzie, no właśnie, on będzie dość wartościowy. I oni też jeszcze są Championship teamem, więc tym bardziej nie, nie ma sensu. T Brown też jest po prostu za dobry troszeczkę. Greg Grant jest opcją. Greg, Greg Grant na razie wydaje mi się, że jest Faberny. Dobra, więc spróbujmy Grega Granta. Nie mogę go jednak teraz jeszcze, więc nie będę czekał przed Eric Merdock na przykład. Choń też są Championship Teamem? Tak jest, więc też zespół z którym naprawdę nie ma sensu nawet rozmawiać, skoro są Championship Teamem. Dana Barros. Na przykład. A może second round jak wam dam. Dobra, czyli second round wystarczył. No i mamy naszego point guarda. Czyli mamy tam naprawdę 7 osobową rotację, z czego jakby... Dałbym do Daga Christian. To jest nasz power forward. Tak, to dobra, dam jeszcze Daga Christia będziemy mieć dziewięcioosobowy line-up. Tak, dziewięcioosobowy line-up. I to właśnie jest Daga Christia. No bo jednak to jest zawodnik, który jest młody. I chciałbym, aby może jak dam mu minutę, to nie będzie zły, nie wiem. Naprawdę. Mam nadzieję, że nie będzie zły, jak mu dam troszkę tych minut. Ci zawodnicy będą mieli troszeczkę więcej. Może jakieś takie 16, tutaj 18. Albo w sumie tutaj 18. I tutaj 20. Alonso Morning będzie już dużo od początku minut. Tak samo Elliot, może dużo Smith. Tak. Wow, jeszcze mam masz tyle minut jeszcze nam zostało. Dobra, aż tyle minut? Nie powinno być mniej. Miałem wrażenie, że jeszcze. Dobra, to Alonso Morning pójdzie na więcej minut. Każdy z nich pójdzie na 36, na przykład. Tak jest, każdy podziela 36, ci zawodnicy mogą mieć więcej. Dobra, ci mogą mieć troszkę też więcej, 4 minuty zostały. Levingston może mieć 16 i i może z niech ma 22 minuty też, w sumie czemu nie. Tak będzie wyglądał nasz line up i po części możemy zaczynać sezon, choć jakby już i tak zaczęliśmy, to naprawdę 5-12 rekord, więc wydaje się, że w tym roku też będziemy wybierać. Problem jest taki, że ten draft nie jest za mocny. O tak naprawdę, Penny Hardaway, Chris Weber, Jamal Mashburn to są tacy gracze. Alan Houston jest niby tragiczną opcją. Big Baker jest też. No, jest kilku graczy, ale nie jest e, Nick Van Vanaxa też dobrze zawodnik się do trójki, jak na, jak na te czasy, w które grał. Pamiętam, właśnie, że w tym roku D'Angelo Raz chyba pobił jego rekord najwięcej celnych, które w jednym sezonie przez gracze Lakers. Jest tutaj kilku graczy, właśnie, ale żaden, żaden z taką szansą na bycie mega, mega niesamowitym. No, ale Chris Weber byłby chyba moim faworytem, zważywszy na wiek, jednak, no bo jednak, jednak ma te 19 lat, więc Weber byłby moim faworytem, a to wszystko zależy od tego, jaki, jaki będzie miał wybór w trafcie. Wydaje się, że nie będą żadnych dużych wymian, bo i tak jakby już jesteśmy nie najlepsi, więc wydaje się, że nie muszę jakby osłabiać naszego zespołu. Jedynie to zobaczę właśnie z kontraktami będzie wyglądało. No bo jeśli na przykład będą jacyś gracze, którzy. którym kończą się kontrakt, a nie będą chcieli przedłużyć, no to wiadomo, że wtedy ich muszę już wymienić, bo jakby wolę ich wymienić i coś w zamian dostać, niż żeby odeszli za darmo podczas free agency. No w tym roku jak grami nic nie odwali w offseason, no to chciałbym właśnie popatrzeć na to free agency chciałbym zobaczyć, ile mamy. Jak, jak wyglądasz salary cap, bo nie powinniśmy mieć zapchanego salary capu Więc moglibyśmy potencjalnie jakiś może dobrych free agentów podpisać Kto wie Dziwi mnie też, że jestem aż tak słaby jakby Aha no dobra, czyli dlatego, bo te wielu zawodników po prostu Mają dużo gorsze overall niż powinni mieć Bo po prostu są źli niestety a szkoda Ale z drugiej strony I tak jakby nie muszę się śpieszyć z tą decyzją o tych wymianach, więc po prostu poczekam na trade deadline no i wtedy zrobię tę decyzję odnośnie, kto będzie wymieniony, bo pewnie niektórzy będą wymienieni, bo zakładam, że przynajmniej z dwie osoby pewnie kończą się kontrakty i nie są zbytnio szczęśliwe te osoby. Ponownie trzeba ustawić line-up. Do Christy także, no, chcę mu dać te minuty, pomimo że nie, jest troszeczkę niewdzięczny, wdzięczny, powiedział, jakby, bo jednak ma minutę i tak mu się coś nie podoba. Jakby naprawdę, tym bardziej, że on jest rookiem, jesteś rukiem w rebuilding teamie, co ci naprawdę nie podoba, nie rozumiem. Nie po prostu nie wiem, naprawdę. Chciałbym, chciałbym wiedzieć, ale, ale nie rozumiem tego. Livingston tutaj? Kto tutaj powinien normalnie być? Anselm morning? Nie mieliśmy kogoś innego na Power Forwardzie. Mieliśmy zawodników lepszych chyba na Power Forwardzie, mam nadzieję, że się nie mylę. Ile on minion dowridżuje? No właśnie, kogo my mieliśmy? Kto był moim? A już nawet zapominam, czy Berton? Nie, Berton nie był moim. Nie wiem, prawda. mam wrażenie, jakbyśmy powinni mieć jakiegoś lepszego forwarda niż Levingstone, ale, ale nie mamy. Nie, może po prostu go pominąłem? Ale miałem wrażenie, właśnie, że powinniśmy mieć lepszego forwarda. Pewnie coś pomyliłem. Zakładam, że tak jest. Dobra. Nie, może go nie zauważyłem przedtem? Mniejszo, że to pora ustawić ten line-up. To nie są dobre wieści, jak mamy takiego zawodnika. Bo jednak to znaczy, że możemy dać dość dużo minut. A no nie za dobrym graczem, więc nie chciałbym mu za dużo tych minut dawać. Dał może z 30 minut. Ten zawodnik będzie miał mniej, na przykład tyle. Baros tutaj tak. 34 minimum. 34. W sumie może być. Może być taki line-up nie jakby, wydaje mi się, że może być. Wydaje mi się, że może być tym bardziej właśnie, że nie muszę jakiegoś niesamowitego tego line-up ustawić, jakby wszystko tak dokładnie co do minuty, kto ile powinien grać, bo i tak nie sobie przecież zespołem, który o cokolwiek walczy w tym roku. Więc starta tam prawie ta, 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 ta nie jest aż tak istotna. Dziesiąty mecz wygrany. A zobaczmy, czy Alonso Morning walczy o nagrodę MVP, of the też znaczy. No jest na drugim miejscu, no właśnie, aby zapomniałem w sumie z kimą on a szakiem nie miał absolutnie szans. A czy walczy na Defensive Player of the Year? Też nie walczy niestety, myślałem, że właśnie go zobaczę tutaj, aby nie mówię, że powinien wygrać, ale przynajmniej powinien być, miałem wrażenie, że powinien właśnie przynajmniej tutaj być. Mamy miejsce, które nie ostatnie, co ciekawe, Pacers i Philadelphia. Philadelphia, Philadelphia która ma Shaka, Aby według mnie samo, na no, tym bardziej że mają Hawkinsa, sam duet Hercy Hawkins i Shakil powinien być dużo lepszy niż najgorsza drużyna w całej lidze. więc to jest dość dziwne, no, ale no dobra, idziemy dalej. Pokonem Blazers, porażkę z Spacers, porażkę z Nets, trade deadline, a więc standardowo kontrakty i kogo będzie trzeba oddać? Może nawet nikogo w sumie w tym sezonie, tego tak zawodnika damy minimum deala, no chyba nikogo jednak, bo osobom, które się kończą, no to nie mogę z nimi przedłużać, więc jedynie to właśnie Baros był, był takim problemem, ale nie jest problemem, bo przez jego kontrakt, więc dobra, nie będę robił żadnej wymiany. Myślałem, że będę musiał kogoś wymienić, a tak to nie będę robił żadnej wymiany, no właśnie Smith i Elliot, są źli. I Eaton i Christie. To są osoby, które są złe, ale. Ale patrząc na ich sprawy, jakby kontraktowe, no to nie muszę ich wymieniać, więc. Więc tego nie będę robił. Projected, który Pik? Na no, obecną chwilę trzeci. Top 2 bym chciał, właśnie. Chciałbym. Top. W sumie top 3 też mógłbym, może nie. Może też byłoby spoko. Tak jak na przykład Jamal Mashburn, W sumie. Poza to bo ten Winbaker właśnie. Pamiętam, że wiele razy widziałem, że on się fajnie rozwijał w tej grze, więc dla to mogłoby to na, nawet być spoko w sumie. Kontynuujemy ten sezon. All Star Break. Tutaj kogo zobaczymy? W Rising Stars. Zobaczymy Alonzo Morninga, oczywiście. I Doga Christiego. Tutaj jest ktoś u nas. Jest Steve Smith od nas. W All-Star Game na pewno nie będziemy nikogo mieli, ale zerknąć sobie mogę. No tak myślałem jednak to jeszcze nie są te czasy, żebyśmy kogoś mieli, ale na pewno prędzej czy później jakieś All-Starzy od nas będą. 400 praszka tego sezonu jest. Award Races. Alan Zamornik. W sumie nie ma co patrzeć i tak, i tak jakby nie wygrał, w sumie nie ma na co patrzeć na te Award Races. Standing za to możemy sobie zerknąć. Jesteśmy na miejscu przedostatnim, czyli Pacers nas wyprzedzili, ale drużyna Szaka cały czas za nami. Milwaukee pokonujemy. Charlotte Hornets, to jest jeden z lepszych zespołów, więc w ogóle nie dziwi porażka. No i teraz ciekawy mecz. Przegrywamy z Filadelfią. Coś możemy zmienić? No, chyba nie mogę nic zmienić tutaj, mam wrażenie. Mam wrażenie, że tutaj no, nie mogę nic zrobić, chyba. Znaczy, w sumie mógłbym pewnie z Barosem, gdyby mnie to, że on pewnie nie jest zainteresowany. Więc Baros pewnie jest faworytem do tego, że no, że za rok pewnie będzie wymieniony. Pokonajmy Sacramento, jednym punktem. No właśnie, nie chciałbym być najgorszą drużyną w lidze, to jest taka rzecz. Nie chciałbym być najgorszą drużyną w lidze, bo nie chcę mieć tego projected pierwszy pick, bo tak już mówiłem wiele razy, Zwykle drużyna, która ma ten pierwszy, czy na przykład tym, w tym momencie, byliby to Sixers, no to zwykle oni nigdy nie mają tego pierwszego pika ostatecznie. Dlatego właśnie nie chcę być najgorszą drużyną, chcę być nie najgorszą. Na przed drugą najgorszą może już być. Pięćdziesiąta porażka jest. No właśnie, tutaj musimy patrzeć na to cały czas. No i jesteśmy przed nimi. Przydałoby się ten mecz wygrać. I to robimy super. To nasz, nas, myślę, że bardzo umacnia, ale nie wiem, czy gwarantuje nami. Czy już nam gwarantuje? Pewnie jeszcze nie. Ale tutaj mamy jeszcze jeden mecz z nimi. Porażka Spacers, Lakers, porażka. No mecz z Filadelfią właśnie będzie istotny. Jeśli, jeśli wygramy, a to nie robimy, abyśmy wygrali to byśmy sobie zapewnili tam naprawdę to, że nie będziemy ostatnią dużą w tabeli. No a teraz jeszcze może być różnie, jeszcze może być różnie. 60 porażka tego sezonu jest i pora zobaczyć na standings ponownie. Jestem najgorszą drzyną, to nie dobrze. niedobrze. Musiałbyś, przydałoby się wygrać mecz. Przydałoby się wygrać mecz, a to nie jest łatwe. Ustawmy. 8-osobowy. 8-osobowy line-up, może. Mieliśmy pan. Tak, to mieliśmy. Może właśnie 8-osobowy line-up ustawię. Albo 7 nawet w sumie. by to wyglądało. No, może być. 7-osobowy line-up. Może to coś pomoże. Przynajmniej jeden mecz jeszcze wygrać. Przynajmniej jeden mecz wygrać by się przydało Chyba tego nie zrobimy Wygrywamy z Orlando, może to nam pomoże Czy nam to pomoże czy nie? No chyba nie No nie, nie będzie. będziemy mieli najgorszy rekord, to nie dobrze. To niedobrze, choć pokonaliśmy Boston, ale i tak pewnie będziemy mieli najgorszy rekord Michael Jordan, MVP ligi, Rookie of the Year, Shaquille O'Neal Terry Porter, Sixth Man of the Year Patrick Ewing, Defensive Player of the Year T. Brown, most improved, coach of the Year, Lou Burton, all NBA team, all defensive team. i jeszcze All rookie Team mamy Morninga, który kończy bardzo udany ten pierwszy sezon. Playoff symulujemy. Mistrzami NBA w tym roku, Rock Tombow Blazers w tym roku będą to Charlotte Hornets z Darym Johnsonem jako fajna MVP. Primary Retirement to są gracze, którzy kończą swoje kariery. Staff z tym razem nie ma tego właśnie. Już nie będzie tego samego błędu co rok temu. Walter Davis, e, zastrzeżony numer, on niedawno niestety zmarł. W tym roku zmarł. On jest chyba leading scorerem w historii Stanów, Najwięcej zdobytych punktów w historii organizacji. Choć ten rekord będzie pewnie w tym sezonie po, e, przebity. Przebity może nie, a pobity, tak, pobity. Pobity przez Davina Bookera pewnie będzie w tym roku. W tym sensie, znaczy w sumie, bardziej. League meetings, wszystko rejected, no i task, ten draft lotery, który no. A dobra, jednak jestem na drugim miejscu. To mi się podoba. To mi się podoba. Wolę być na drugim niż na pierwszym przed loterią. Zaczynamy loterię draftu. Zakładam, że nie tylko ten pik mamy w tym roku, ale pewnie inne piki nie są w loterii. Nuggets idą w górę, czyli mamy Nuggets top 3, czyli oni na, nas nie powinni wyeliminować chyba, tylko drużynę, która była trzecia, ale Orlandy stop top 3, to teraz my chyba jesteśmy poza i teraz się boję, że my możemy za chwilę wylądować gdzieś daleko, Bucks zostają, nie wiem gdzie my teraz wylądujemy naprawdę, Pacers, to jest nawet możliwe, że tutaj możemy nawet spaść, ale to się nie dzieje, mamy to 5 pika na pewno, i teraz my, czy pójdziemy w górę, oby, oby, Rok temu też i tym roku też naprawdę nie idziemy w górę. Spróbuję jednak spakować, bo mam jeszcze dwa piki. Chyba, ile mam pików jeszcze w tym roku? Mam jeszcze jedna pika. No dobra, spróbuję. Spróbuję to spakować. Sonix z wygrają, Sonic z na pewno się nie dogadam, ale i tak. A ciekawe gdzie skończył Sixers, to jeszcze będzie zobaczył. No właśnie na czwartym miejscu, więc to jest to, o czym mówiłem. Nigdy praktycznie drużyna, która jest przed draft Lottery pierwsza, nie kończy tam ostatecznie nigdy. Zawsze właśnie chcę od tych dróży najlepszych zaczynać od pierwszego opieku. I tak nie, ale ale i tak wolę im najpierw zaoferować to. A jeśli bym oddał. Chodziłem, w sumie ten pierwszy. Nie potrzebujesz tak pierwszego opieku. Są drafty, w których naprawdę bardzo warto mieć pierwszy wybór. A to jest draft, w którym szczerze nie potrzebuję mieć pierwszego wyboru. Więc zobaczmy przed co powiedzą Denver Nuggets, bo oni chyba mają drugi wybór. Tak jest. Czy oni, czy oni się zgodzą? Też się zgodzą. Trzeci wybór mają. Kto? Kto? Trzeci wybór. Magic. Bo oni się też nie zgodzili, ale myślę, że second round wam powinien dać to, nie? Czyli naprawdę czy chce oddać to, żeby pójść o jedno miejsce w górę. Bo my mamy piąty, tak? Czy szósty? Nie, piąty mam, więc nie będę tego robił, a zobaczcie, jak będzie przebiegał ten draft. Jeśli nie przed załóżmy, no, ktoś na czwartym miejscu będzie dalej, dalej bardzo dobry. Ktoś o kim. Nie wiem, ktoś koło bardzo chce, no to potencjalnie wtedy może zrobię tą wymianę. A na razie. Staff Signing, nie wiem, chciałbym Head Coacha podpisać nowego, jak już będę czuł, że potrzebujemy nowego trenera do tego, żeby walczyć o playoffs. A na razie, póki nie jesteśmy w playoffs, to czuję, że trener nie jest aż taki istotny. A to przejdziemy do draftu, no i zobaczymy właśnie, jak to będzie przebiegało. Pierwszy bur to Penny Hardway. więc porozmawiamy z Nets, bo naprawdę, z Nets, Nuggets, bo jednak no, Chris Weber to był tym... Moim faworytem, jakby tego gracz najbardziej chciałem, więc może nagle no, jest to troszeczkę inaczej. Teraz popatrzą, że może oni chcieli pęknie tylko na przykład i teraz ten ping nie jest im potrzebny. nie wiem, tak tylko tak tylko gdyba, może powiedzieć. Czy jest ktoś, komu mógłbym Wam oddać? Nasz najlepszy power forward to Livingstone, który w sumie ja mu się kontra kończył, więc za dużo to nie zrobię. Watson ma no cost. No super. No super, naprawdę. Nie wiem w sumie czy jest ktoś, kogo bym oddał. Nie wiem, pewnie nie. Ale nie będę dał jeszcze jednego first rounda, więc już mniejsza to. No niestety go biorą. To teraz już szczerze, mnie, nie obchodzi mnie, czy będę miał Jamala, Marshburna, czy Wina Bakera, czy kogokolwiek. Ktoś tam został właśnie. Penny Pe Pe jest wybrany, czyli tak. Marshburn. Vin Baker, to jest jeszcze ta dwójka, którą bym chciał coś z tej dwójki, więc zobaczę jeszcze tak. Magic biorą Jamal Masz Berna, więc wydaje mi się, że spróbuję zrobić wymianę jednak z Sixers, żeby zdobyć Wina Bakera. Aha, dobra, to mi się podoba, czyli nawet nie muszę oddać tego pika, więc Phil Butler za second rounda może być. I właśnie mam ten czwarty wybór, więc mogę sobie wybrać tego Wina Bakera. On no, będzie właśnie najlepszą opcją z tym możliwym pikiem. Oby winbaker się rozwinął u nas tak dobrze, jak często właśnie widywałem go w różnych zapisach. Mam jeszcze jednego pika, którego w sumie zobaczę, czy będzie ktoś dostępny ciekawy. Czy ktoś kogo bym chciał? No plus jest dwóch gości, z czego nie wiem czy aż tak bardzo ich bym chciał, więc wydaje mi się, że po prostu najbardziej rozsądną opcją będzie po prostu tego pika oddać. Może być, może być. Dwa picket mogą być. Kogo oni wybiorą? Czy niego? jego Wellsa biorą. Dobra, więc draft zakończony. No to była dwójka najlepszych graczy. Wydaje się, że wiek do Overalla wybraliśmy trzeciego najlepszego zawodnika, więc nie jest źle. Choć chciałem Chris'a Webera. Chciałem Chris'a Webera, ale ciężko było się dogadać. A nie chciałem właśnie dawać. To nie jest właśnie tak dobry zawodnik. Aby to był zawodnik, no, jakiś kto ma potencjał bycia. No nie wiem, może nie potencjał, ale po prostu, przed nie zawodnicy typu przed Kobik, którzy będą w następnych latach, Allen Iverson, Vince Carter, tacy gracze, a tacy naprawdę bardzo, bardzo dobrzy gracze, no to wtedy może bym dał picka, tak? To, no nie chciałem za Webera dawać jeszcze dodatkowego first rounda jednak. To oczywiście podpiszemy Vina Bakera. Akceptujemy, tak jest. Kolejnego offer nie mamy, no i teraz właśnie jestem ciekawy Free Agency. No, możemy te niektóre za popodpisywać, podpisywać, ale nie wiem, czy będę chciał to zbytnio robić. Mamy dobrego Point guarda i dobrego Rezerwowego. Mamy dobrego Shooting Garda w miarę i Rezerwowego. No, może właśnie z Doga Chris Jerome wrzucę Small Forwarda bardziej. Może właśnie to byłoby lepsze dla niego. No tak, więc to zróbmy. Dlatego w taki sposób potrzebujemy dobrego Shooting Garda. Na przykład mógłby to być Dog West. Na przykład Dog West mógłby to być. choć on ma ofertę. Jeden. Z... No dobra, czyli muszę... Coś takiego, powinno, coś takiego powinno go zadowolić, wydaje mi się. Powinien się na to zgodzić. Finansowo to jest dużo lepsza oferta dla niego. Potrzebujemy lepszego power forwardera, rezerwowego na pewno. Mógłby to być na przykład Posamiczy jako mała ofertę. 2 lata 153. To no dobra, ja spróbuję może po Cliffa Robinsona. na przykład coś takiego. To są dwie właśnie, dwóch zawodników, które najbardziej chcę. A, czyli nie mogę, mogę tylko jednego z nich, kogo bardziej chcę. A w sumie właśnie Caphold Hold może Renault, e, znaczy tak, tak, ale Cap Hold Willie Barton. Aha, to nie mogę. No dobra, więc może kogo wolę bardziej? Chyba Doga Westa, więc spróbuję zrobić innego power forwarda jakiegoś Na przykład Może Mitchell? Na przykład Czy on się zgodzi? Mitchell się chyba nie zgodzi No Mitchell się zgodził, no dobra to inny power forward, na przykład Larry Stewart Dobra, udało się zrobić to, a więc mamy dwóch dobrych point guardów, shooting guardów, small forwardów, power forwardów centrów też, dobra, czyli mamy też trzech centrów, trzech power forwardów, czyli potrzebujemy trzeciego point guarda i small forwarda Willie Barton, powrót Will Barton nie byłby zły więc w sumie jeśli mogę, jeśli byłbym w stanie mu Zafrać kontakt, na którym by wrócił, no to bym go chciał z powrotem. Czy on przyjdzie nas, czy nie? Przyjdzie? Dobra, udało się. A więc wygląda to dobrze. Choć do Christie też teraz nie będzie naszym rezerwowym Small Forwardem, ale zespół. No w miarę wygląda. Mamy ten fajny duet y, Vin Baker, Alonso Morning. To jest ta dwójka najlepsza, ta Sean Elliot. Jakby dalej mamy dobry. Dobry, mamy cały starting lineup. Cały starting lineup jest mocny na pewno. Aby starting lineup sam. Czy naprawdę zawodnicy wchodzą do ligi już są źli aby. Znaczy w sumie czemu mam minus jeden? to mi się podoba. Ale nie no, zespół. Nawet mamy w końcu całą dobrą rotację, naprawdę, Mogę spokojnie dać 10 line lineup. Mamy dobrego rezerwowego, e, shooting guarda, small forwarda, point guarda. Wow, do Chris jest yy, 76 overalla Ma to dobre wieści. To znaczy, że Stewart wypada, może być. Może być, w sumie, bo powiem tak: dam, dam Markowi Itonowi i Tonowi secondary position, żeby był power forwardem. I w taki sposób nie potrzebujemy tego Stewarta. No bo jednak w sumie ja się nie że mnie zaskoczył. Da Christie mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się, że będzie taki dobry jeśli chodzi o overall. No, następny sezon, następny odcinek zapowiada się, że może być nawet dobry, potencjalne playoffs może Jason Kidd byłby dobrą opcją, Jason Kidd na point guardzie byłby super opcją bym powiedział Kto jeszcze tutaj? Kilku jest oczywiście wiadomo, na przykład Grant Hill, Eddie Jones, Glenn Robinson To są dobrzy gracze, no ale ewidentnie Jason Kidd jest najlepszy z tych wszystkich tutaj No tak, Jason Kid to jest zdecydowanie najlepszy zawodnik, i zdecydowany pierwszy pik, wydaje się. No tak, każdy tutaj daje go, że będzie pierwszym pikiem, a więc. Zobaczymy, nie wiem. Tak już mówiłem, to na, na w sumie na początku tej serii. Jakby jeśli będzie w sezonie tak, w tym naprzednym sezonie, że będziemy dobrzy, no to nie będę specjalnie robił nas słaby drużyny, żeby walczyć o tylko po prostu będziemy powoli szli naprzód. A jeśli będziemy słabi, no to będziemy i pikał dobrego. A jeśli będziemy po środku, no to no, będzie trzeba zrobić. Decyzję jakąś. Albo wzmacniamy się, żeby walczyć w playoffs, albo osłabiamy się, żeby iść po pika. Zobaczymy. Zobaczymy, jak ten następny sezon będzie wyglądał. No teraz myślę, że już będę mógł powoli kończyć. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.